Pragniemy Państwu przedstawić osobę nietuzinkową. Pragniemy Państwu przedstawić kogoś całkiem nowego. Oto gość Radio Rampa. Witamy serdecznie w studiu naszego gościa. Dzień dobry. Szczęść Boże. Naszym gościem jest Paulin Marcin Ciechanowski z Jasnej Góry, egzorcysta archidiecezji częstochowskiej. Witamy w Nowym Jorku, witamy w studio. Witam serdecznie. I zaczniemy pytaniem bardzo wprost. Od razu zacznij. Jak wygląda diabeł? Jak poznać, czy ktoś jest pod jego wpływem? No diabeł, w sumie to on nie wygląda, ponieważ nie ma ciała. On jest duchem, więc duch nie ma ciała, ale znamy z życiorysów świętych, że może przybrać tak zwane, może się zmaterializować, czyli przybrać jakieś ciało. Jak do ojca Pio przychodził jako Pan Jezus, jako jego spowiednik, do świętego Marcina też przyszedł diabeł i jako Pan Jezus przyszedł, nie? Ale święty Marcin mówi: Panie Jezu, ale gdzie masz rany, nie? I nagle się okazało, że to nie Pan Jezus, bo bez ran, więc... A jak nie widać, to można odczuć. Jakie są znaki, że ktoś jest opętany przez diabła? Bo wydaje nam się, dzisiaj mówiłyśmy też o tym, że wiele ludzi często zwala właśnie, tak mówiąc, na jakieś działanie. A to jest bardzo poważna sprawa i to właśnie ksiądz, egzorcysta, ojciec może nam wyjaśnić. Jakie są te objawy tego, że ktoś jest pod wpływem diabła? Mhm. Objawy są trzy. Tak mówi kongregacja, która wydała rytuał. Ten nowy rytuał wyróżnia trzy objawy, stary rytuał wyróżnia cztery objawy. Trzy są takie same w jednym i w drugim, czyli mówienie różnymi językami i rozumienie tych języków. Dlatego jak ktoś przychodzi do mnie, to jeżeli mam się modlić, to ja się modlę po łacinie z tego względu, bo nie chcę, żeby ludzie rozumieli, co mówię, a diabeł rozumie, prawda? Więc nawet kiedyś otwieram rytuał, czytam po łacinie, a diabeł mówi: dobrze czytaj, nie? Ja patrzę, ops, się pomyliłem. Nie? Więc nie dozna każdy język. Mówi rzeczy ukryte, to jest druga rzecz, znajomość rzeczy ukrytych. Nie, ty się modlisz, nie? A wczoraj 18:34 co robiłeś na przykład, nie? No i mówi to, żeby wykpić, więc trzeba mieć też margines do siebie trochę, bo się o sobie też się usłyszy, chociaż w krzywym zwierciadle, ale mówi rzeczy ukryte rzeczywiście. No i trzecia rzecz to jest siła nieproporcjonalna do wieku czy możliwości danego człowieka. Stary rytuał wyróżniał jeszcze melancholię, stały smutek, stałą melancholię, ale wiemy, że to są też stany depresyjne, więc dzisiaj kongregacja od tego odeszła i to już nie jest jako objaw. I temu wszystkiemu towarzyszy awersja do rzeczy świętych. I to zawsze nagła awersja. Nagle przychodzi, nagle odchodzi, nie? Nagle człowieka wstępuje, zniszczy jakiś krzyż, potem Boże, to ja zrobiłem, więc to jest nagła awersja. Ale sama awersja do rzeczy świętych, oczywiście ona nie jest żadnym objawem złego ducha. Niektórzy mówią, że o, teraz wchodzę do kościoła, nagle nie wykręca i to ktoś złego ducha ma, ale to niekoniecznie. Sama wersja nie jest objawem. A czy te objawy muszą wystąpić wszystkie jednocześnie, czy może być tak, że nie. Ktoś ma tylko jeden objaw i już... No może być jeden. Mhm. A proszę powiedzieć też, co to jest diabelska opresja? Bo to jest coś, co działa z zewnątrz. Tak, bo opętanie jest wtedy, kiedy demon jest wewnątrz człowieka. A opresja diabelska to jest wtedy, kiedy diabeł działa z zewnątrz, działa na tego człowieka. Więc tak jak na przykład ojciec Pio nie był opętany, Jan Wianej nie był opętany, ale mieli tak zwaną opresję diabelską z zewnątrz, kiedy diabeł ich po prostu atakował ze względu na świętość ich życia. A osoby zniewolone również mogą mieć podobną opresję demoniczną, kiedy diabeł działa na nich, nie są opętani, ale no niestety działa na nich w jakiś sposób. Wtedy trzeba, no może egzorcyzmu użyć, ale raczej tutaj kongregacja mówi, żeby modlitwy o uwolnienie. Proszę ojca, proszę powiedzieć w takim razie ten egzorcyzm. Jak on wygląda, ten proces, no i jak długo trwa? No, długo nie wiem. To zależy od człowieka, nie od egzorcysty. Bo celem egzorcyzmów jest nawrócenie człowieka. Bo można umrzeć opętanym, bez egzorcyzmów iść do nieba. Egzorcyzm uwalnia przede wszystkim od ciało od złego ducha. Spowiedź zaś uwalnia duszę od złego ducha, więc póki nie ma spowiedzi, nie będzie, nawet nie ma co zabierać się za egzorcyzm. Ale tak, egzorcyzm, on przebiega w sposób taki, że jest modlitwa, no oczywiście wpierw skrytości do Pana Jezusa, egzorcyza sam się modli, potem jest litania do wszystkich świętych, Ewangelia, prawda, no i cały rytuał przebiega, ale
Stosujemy go mniej więcej raz na dwa tygodnie nad danym człowiekiem opętanym, jeżeli już jest rzeczywiście stwierdzone opętanie, ale długość egzorcyzmów, trwania tej kuracji, że tak powiem, jest... No, ostatnio był mężczyzna, chłopiec w zasadzie, 17-letni i nie było zło zakorzenione i o dziwo diabeł wyszedł i po pierwszym jeden egzorcyzm był skuteczny, potem modliłem się jeszcze raz egzorcyzmem, ale już no, uwolniony człowiek, prawda? Szczęśliwy, radosny. A nieraz kilka lat trwa, ponieważ może podam jeden przykład egzorcyzmu. Modlę się nad pewną niewiastą, młodą dosyć, kobietą. No i tak w imię Chrystusa mówię, diable, tam wyjdź, nie? A on mówi, ale on mi mówi, no ale ja bym już wyszedł, tylko mi nie wolno. I okazało się, to ja na głupka trochę wyszedłem, nie? Mówi, w imię Chrystusa wyjdź, a on mówi, ale on mówi, że nie muszę, nie? I Pan Bóg nie chciał, żeby diabeł już dzisiaj wyszedł, ponieważ chciał, żeby kobieta się nawróciła, a nie tylko była wolna, bo ona przyszła do kościoła nie dlatego, żeby się zbliżyć do Boga, tylko żeby pozbyć się problemu, bo jej było źle, a Pan Bóg wykorzystał to, skoro już ci jest źle, wykorzystał, żeby się nawróciła ta kobieta, więc długo trwały egzorcyzmy. Ja jeszcze tak zapytam, że ojca, bo to też pewnie zastanawia naszych słuchaczy, jak można diabła na siebie ściągnąć, bo to jest tak, że mamy wolną wolę. Więc mamy. Musimy go też, no ja tak rozumiem, powiem kolokwialnie, zaprosić do siebie. On chyba sam nie może tak... Nie może. To znaczy, jeżeli jestem w łasce uświęcającej, nic mi nie grozi, dopóki oczywiście nie zapraszam diabła, to co pani świetnie powiedziała. Spotkałem osoby, nad którymi się modliłem, opętane rzeczywiście, tylko z tego powodu, że zapraszały właśnie same złego ducha przez satanizm. Ale jeżeli jestem w łasce uświęcającej, nic mi się nie stanie, prawda? Czyli to jest na przykład ten jakieś takie okultystyczne rytuały, tak? Satanistyczne, w ten sposób. Nawet można... nie musi, bo mieliśmy egzorcyzm nad pewnym człowiekiem, któremu nie szła jakaś tam dziedzina, nie pamiętam, matematyka chyba nie szła mu w szkole. No i on stwierdził, pomimo modlitw, pomimo nauki, Pan Bóg nic mu nie daje. No to pomodlił się do diabła, no i nagle zdał wszystko, ale okazało się, że przestał się modlić i że trzeba było egzorcyzmów. A proszę mi powiedzieć, czy opętane mogą też być dzieci? Skrajnie rzadko. Ja się spotkałem dwa razy, kiedy przyszli rodzice z dzieckiem. Z jednym nie wiem, czy to było opętanie. Rodzice żyli bez ślubu kościelnego, bez ślubu. Po ślubie wszystko przeszło, dziecko w nocy się budziło nagle, strasznie potworne dźwięki wydawało, oni to nagrali, psychiatra powiedział, że w nocy bez bodźców zewnętrznych nie jest możliwa taka reakcja dziecka małego, 3-letniego. W każdym razie, no modliłem się nad nimi, modliłem się nad dzieckiem, oni wzięli szybko ślub, około 2 tygodni i potem już nagle wszystko się uspokoiło, więc co to było, sam dokładnie nie wiem, ale zdarza się, jak mówi jeden z ojców kościoła, Że nieraz Pan Bóg dotyka dzieci, żeby nawrócić ich rodziców. Ale to jest skrajnie rzadko. Dwa razy mamy w Ewangelii słowa, kiedy ojciec przychodzi ze swoim synem, a kobieta przychodzi ze swoją córką opętaną. Jezus nie modli się nad dziećmi, tylko nawraca rodziców. I nawrócenie rodziców powoduje uwolnienie dziecka. Bo tak jak ojciec też słusznie powiedział, że czasami Bóg dopuszcza, żeby gdzieś ten zły duch się zakręcił koło człowieka, właśnie, żeby nawrócić tego człowieka, no bo naszym... Czyli dla dobra dopuści. Właśnie, czyli jak dla mówi, dobra. To po prostu jest Ewangelia, nie? Jezus mówi, że jeżeli figa nie wydaje owoców, no to ją trzeba obłożyć nawozem. Jak jest nawóz, jak zaczyna mi życie śmierdzieć, to zacznę kwitnąć w modlitwie, nie? I są owoce, jak kwitnę, więc... Proszę powiedzieć, jak często ojciec no, musi odprawiać te egzorcyzmy, jeśli chodzi o ojca region? No to znaczy przyjmuję ludzi codziennie, każdego dnia mam kilka osób, oczywiście na rozeznanie, więc każdego dnia, nawet no oczywiście dużo ludzi jest i psychicznie chorych, no ale gdzież ich nie przyjąć jak w kościele, no nie stosuję w żadnym wypadku egzorcyzmów, bo zastosowanie egzorcyzmu wobec osoby tylko psychicznie chorej utwierdziłbym te osoby w błędzie, że to jest zły duch, nie dopuszczając ich do prawdziwej pomocy, czyli do opieki psychiatrycznej. Aczkolwiek oczywiście pomodlę się i o zdrowie i o błogosławieństwo Boże, no bo wszyscy tych ludzi odrzucają z reguły, więc
no Kościół ich przyjmuje, nie? Ich, nawet jakby mieli psychicznie się poczuć lepiej, bo ktoś się nad nimi zajął, to już jest warto się zająć nimi, ale stricte egzorcyzmy, no mniej więcej co 2 tygodnie nad osobą opętaną obecnie, więc raz na tydzień modlę się taką modlitwą. Proszę Ojca, no tu będziemy mieć Halloween, no w Polsce też jest Halloween. Tutaj to jest święto niesamowicie popularne. Jak podchodzić do tego dnia, szczególnie w odniesieniu do naszych dzieci? No jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, no to nie będzie święcił tego, tylko wszystkich świętych. Kiedy czytamy Apokalipsę, 13 rozdział, tam jest opisane, jak bestia wyłania się, przybiera rogi baranka, czyli upozoruje sobie bycie Mesjaszem. I ona się upodabnia trochę do Boga z zewnątrz. Diabeł jest taką małpą Pana Boga, więc na wszystkich świętych on zrobił swoje, że tak powiem, święto, Halloween, tak? No, taka noc żywych trupów, że tak powiem. Czczenie śmierci. Nie spotkałem osoby opętanej, która się w to bawiła wcześniej, aczkolwiek czy to nie jest takie symptomatyczne, że ludzie właśnie czczą te trupie czaszki, te trumny kupują, a potem zapadają w jakieś dziwne depresje, męczy ich to życie, prawda? Popadają w dziwaczne choroby, jakieś jedzą, potem to no, nie mogą potem jeść, nie mogą spać, dręczy ich to życie, męczy, co sobie konstruują. Nie wiem, czy to na przykład nie jest wpływ na przykład tej kultury śmierci, zamiast... Bo dla nas śmierć jest tylko przejście. My nie kontemplujemy śmierci, tylko życie. Więc tak jak ojciec tutaj zauważył, lepiej no, nie podejmować pewnych działań, które potem mogą sprowadzić na nas no, jakiegoś złego ducha właśnie, chociażby. Czy jakieś takie rzeczywiście stany niepokojów, trudno powiedzieć, z czego wynikające, no ale możliwe. Oczywiście, ale najważniejsze jest żyć w łasce uświęcającej. Jakbym zło porównał do wody na przykład, nie? No jeżeli wodę leję na blachę, no to spłynie. Ale jeżeli wodę na gąbkę wyleje, to ona wchłonie, więc to nie od wody zależy, tylko od materiału. Jeżeli jestem w łasce uświęcającej, jak święty Paweł mówi, przyobleczcie się w ciało naszego Pana, jestem w niego obleczony, ktoś na mnie wyleje to zło, ona nie ma zasięgu, ja nie wchłonę, ale jeżeli jestem bez łaski uświęcającej, mogę wchłonąć jak gąbka, więc bardziej bym się przejmował tym, że żyję w grzechu bez spowiedzi, niż że ktoś coś tam może mi uczynić. I tak samo jest z tymi przekleństwami. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, czyli właśnie wyspowiadani, jeżeli możemy przyjmować ciało Chrystusa, to też rozumiem, że mamy tarczę. Chyba, że jest przekleństwo słuszne, ale to myślę, że rzadko. A co to znaczy? No jeżeli na przykład, nie wiem, no to co się widzi, no ktoś ma wielką firmę, na przykład budowlaną, w Polsce niestety takie sytuacje są, i zatrudnia pod firmę, nie płaci jej za usługę, a może wkłada sobie te pieniądze do banku, kooperuje nimi, zyskuje jeszcze, to jest lichwa, prawda, i tak dalej. To są grzechy wołające o pomstę do nieba, niewypłacanie pracownikom, kiedy ja mogę to uczynić, i tamci ludzie nie mają co jeść, a ten na tym zarabia, i teraz jeżeli taki pracodawca przeklnie tego pracownika, pracownik przeknie tego pracodawcę, to będzie to słuszne, bo ma powód, to Pan Bóg może dopuścić, że to przekleństwo na niego przyjdzie. Dlaczego? Żeby go nawrócić, upokorzyć, żeby się stał pokornym, żeby zaczął wypłacać i żył po chrześcijańsku. Więc w tym wypadku może, ale jeżeli nie dałem nikomu żadnego powodu, jestem w łasce uświęcającej, to mogę spać jak dziecko spokojnie, nic mi nie grozi. I teraz, proszę Ojca, mamy mnóstwo pytań. Nie wszystkie zdążymy zadać oczywiście, ale co, obiecamy, że teraz się odniesiemy na Facebooku do tych pytań, ale jedno może zadam, dobrze? Jedno z tych wielu pytań, które tutaj się pojawiło. Pyta Joasia Toria, ale jak to mówi diabeł do ojca? Ludzkim głosem? Czy tylko ksiądz, ojciec to słyszy? To ciekawi bardzo. I jest drugie pytanie, czy gdy ojciec rozmawia z diabłem, złym duchem, to czy ten diabeł nie kusi ojca? A jeżeli kusi, to czym? Kusi, jak i wszystkich was. Tak samo mnie kusi. Nie? Jestem was uświęcającej, więc nic więcej diabeł mi nie może zrobić, tylko pokusić mnie, ale pokusy są dopuszczone przez Boga i one są dobre, bo gdyby nie pokusy, nie mogli... Gdyby nie zło, nie pokusy właśnie, nie moglibyśmy się opowiedzieć za dobrem. Więc co to za wybór Boga, jak tylko on by mi został. Więc pokusy mamy po to, żeby zrezygnować ze zła. A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to diabeł, on, jeżeli no, jest manifestacja złego ducha, to on wtedy wchodzi w to ciało i wtedy posługuje się krtanią danego człowieka, więc mówi albo jego głosem, albo może trochę zmienia ten barwę głosu, ale mówi jego krtanią. Ja nie słyszę żadnych głosów, nie mam schizofrenii.
Pytań jest jeszcze dużo, nasz program się kończy, więc poprosimy, żeby ojciec odpowiedział. My zaraz usiądziemy tutaj razem wszyscy przy Facebooku, odpowiemy na pytanie, na które możemy odpowiedzieć. Dziękujemy bardzo za wizytę w studio. Paulin Marcin Ciechanowski z Jasnej Góry był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Mogę na koniec pobłogosławić słuchaczy? O, dobrze. To niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. To było Espresso Show w Radio Rampa. My też się już żegnamy. Ania, my też idziemy, już wychodzimy. Tak. Dziękujemy serdecznie. Monika Adamski. Anna Arciszewska. I oczywiście zaraz odpowiadamy na pytania. Jeżeli państwo jeszcze jakieś macie pytania naszego gościa, proszę pisać jeszcze teraz. Minuta na to, żeby zadawać pytania w komentarzach. Jutro do usłyszenia.